Dobry wieczór. Na środowe okno na sport zapraszam Marek Rudziński. Witam bardzo serdecznie Państwa. Witam bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, z którym będziemy rozmawiać o siatkówce i nie tylko, a tym gościem jest Karol Kłos, reprezentant Polski, mistrz świata z 2014 roku. Witam Cię, Karolu, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam oczywiście także moich stałych współpartnerów prowadzących program, Roberta Korzeniowskiego. Dobry wieczór. I Kacpra Merka. Dobry wieczór. Karolu, miło, że jesteś z nami, że poświęciłeś nam czas. Powiedz, bo wszystkich właściwie na początku takiego programu pytamy o to, jak się czują, jak ze zdrowiem, z samopoczuciem i możliwością robienia czegokolwiek, co dla was sportowców jest bardzo istotne. Dobry wieczór raz jeszcze. Ja, korzystając z okazji, chciałem bardzo pozdrowić pana Roberta Korzeniowskiego, z którym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Bo jako mały chłopak ja oglądałem Sydney, oglądałem Ateny i zawsze chciałem się znaleźć na jego miejscu, także dziękuję za to. Być może dzięki temu też jestem tu, gdzie jestem. A co do zdrowia? Będziesz miał taką szansę znaleźć na moim miejscu też, także... Ja jeszcze cały czas marzę o tym medalu, ja jeszcze cały czas marzę. Pogadamy o tym. A co do zdrowia, dziękuję bardzo, jestem zdrowy, moja rodzina jest zdrowa. Trenuję, dzisiaj odbyłem też trening w domu, bezpiecznie. Staram się jednak trochę izolować od ludzi. Jest wszystko ok, pozytywnie, cały czas pozytywnie nastawiony. Cieszę się bardzo. Wielkim szacunkiem Cię darzę, nie tylko dlatego, że jesteś wybitnym sportowcem, ale także dlatego, że jesteś sportowcem trochę z jakby przeszłości. Ja uprawiałem sport w latach 70., w latach 60. wcześniej ludzie uprawiali, później jeszcze w latach 70., może 80. było takie pojęcie przywiązanie do barw klubowych. Ono w tej chwili już nie istnieje, dlatego że niemal co roku zmieniają barwy klubowe, zawodnicy mają podpisane kontrakty na pół roku albo na rok i zmieniają klub. Ty od 10 lat, o ile dobrze pamiętam, jesteś zawodnikiem Skry Bełchatów, czyli jesteś przywiązany do jednego klubu. No i w związku z tym moje pytanie, czy jest tam tak cudownie, że innego miejsca lepszego nie można znaleźć? Czy zarabiasz tak kolosalne pieniądze, że nigdy nic lepszych nie zarobisz? Czy jest jeszcze jakiś inny powód, dla którego od tylu lat jesteś związany z jednym klubem? Bo przyznasz, że jest to dosyć niecodzienna sytuacja. Tak, to prawda. Bardzo dobrze wszystko się zgadza. 10 sezonów dokładnie, bo lat jest trochę mniej. No jednak ten sezon nie trwa pełnego roku kalendarzowego, więc 10 sezonów jestem w PGS Skrze Bełchatów. I skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że co roku jest cudownie. Nie było tak. Były lata bardzo piękne, były lata mistrzowskie, były lata, gdzie trafialiśmy do Final Four Ligi Mistrzów i znajdowaliśmy się w czwórce najlepszych w Europie, ale też były lata posuchy, były lata na piątym miejscu, na szóstym miejscu w polskiej lidze. Ja zawsze marzyłem jako mały chłopak, kieruję się przede wszystkim w życiu marzeniami, jako młody chłopak marzyłem o tym, żeby trafić do PGS Skry Bełchatów, bo ona była wtedy hegemonem i za nią długo, długo, długo nic nie było w polskiej lidze. Wygrywali mistrzostwo za mistrzostwem. Ja jeszcze się załapałem w 2010 bodajże roku, 2011 na ostatnie mistrzostwo Polski, które po prostu wygrywali rok po roku. No i dla mnie to było zawsze marzeniem i trwam dalej w tym marzeniu i chcę jeszcze z tą PGS Skrą Bełchatów wygrywać i wchodzić dalej na szczyt. Jeżeli chodzi o pieniądze, nigdy niczego mi tam nie brakowało, więc też nie szukałem wyzwań, nie szukałem pieniędzy gdzie indziej, a jeżeli chodzi o sam klub, no to jest klub z najwyższej półki, który zawsze co roku walczy o najwyższe cele, o Mistrzostwo Polski, czy tak jak wcześniej mówiłem, w Lidze Mistrzów o najwyższe cele i chce wygrywać. Miałem okazję trenować z najlepszymi trenerami. Zawsze tam występują najlepsi zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc po prostu nie szukałem innych wyzwań, bo Skra mi te wyzwania oferowała. Granie w klubie, w dobrym klubie, w rozgrywkach międzynarodowych, zdobywanie Mistrzostwa Polski oczywiście wielka rzecz, natomiast dla każdego sportowca, jak powiedziałeś, marzeniem jest to, żeby być reprezentantem, żeby grać na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, żeby zdobywać, tak jak Robert, tytuły najlepszego zawodnika. Pamiętasz, kiedy dostałeś pierwsze powołanie? W zasadzie no musiało być, dlatego że byłeś reprezentantem Polski juniorów, tam z drużynami, w których grałeś, osiągałeś sukcesy, czyli to powołanie do reprezentacji seniorskiej
no w zasadzie było naturalnością, ale czy pamiętasz to pierwsze powołanie, kto ci je wysłał i jak wtedy to odebrałeś? Pamiętam swój pierwszy mecz w Lidze Światowej we Wrocławiu na hali stulecia, proszę mnie poprawić, jeżeli to nie jest prawda, przeciwko Wenezueli. I to pierwsze powołanie do kadry seniorskiej dostałem po pierwszym sezonie w Warszawie, w Politechnice. To był mój pierwszy sezon seniora i od razu po tym pierwszym sezonie dostałem powołanie od Daniela Castellaniego. Zagrałem swój pierwszy mecz w Lidze Światowej przeciwko Wenezueli. Pamiętam, gdy się Łomacz wystawił mi piłkę, nie skończyłem. W kolejnej akcji wystawił mi znowu, to był mój pierwszy punkt. Potem jeszcze jakiś punktowy blok wpadł. Poszedłem na zagrywkę i oczywiście zepsułem. No tak to często bywa. Dobrze, ode mnie takie początkowe pytania. Teraz głos przekazuję Robertowi. On na pewno też będzie miał wiele ciekawych pytań do ciebie, Karol. Tak, ale ponieważ idziemy pytaniami troszeczkę standardowymi, ty pytałeś o zdrowie na początku, no to ja wywołany do tablicy jako bohater Igrzysk Olimpijskich onegdaj, chciałem się zapytać, co dla ciebie oznacza to przesunięcie Igrzysk Olimpijskich, czy ten przedłużający się urlop jest dla ciebie czasem takim, jak przed kilkoma laty był czas, kiedy leczyłeś kontuzję, kiedy wracałeś do lepszej formy, czy krótko mówiąc, troszeczkę cię szlak trafiał, że będziesz miał ten rok więcej i właściwie można było to załatwić już teraz, no. Ja na swojej pozycji muszę trochę powalczyć, żeby na te igrzyska się dostać. Jest duży zasięg młodych środkowych polskich, którzy walczą o swoje i naprawdę wchodzą i niczego się nie boją. Więc ja o te igrzyska jeszcze na pewno będę musiał powalczyć i powalczę, obiecuję. A dla mnie ta przerwa, muszę powiedzieć, że troszeczkę spadła z nieba, bo ten sezon zeszły kadrowy trwał bardzo długo, 5 miesięcy bodajże, później nie było w ogóle czasu na przygotowania do klubu i my z marszu wstąpiliśmy w ten sezon klubowy i graliśmy go i zaczynałem czuć, że trochę brakuje pary w pewnym momencie, dlatego ja teraz ten czas, tą przerwę odbieram na to, żeby gdzieś tam się przede wszystkim się zregenerować, a w drugiej kolejności gdzieś tam swoje braki jeszcze poprawić, bo myślę, że w domu przy odpowiednim sprzęcie, przy odpowiedniej pomocy trenerów, którzy nam pomagają, jestem w stanie nadrobić delikatne zaległości i przygotować się dobrze do kolejnego sezonu. No, mam nadzieję, że te przygotowania pójdą zgodnie z tokiem założonym. Ja czytałem twoje wypowiedzi na temat no, tych przepisów, jakie teraz mają obowiązywać, dotyczących sześcioosobowych grup treningowych. I jak sądzisz, jak długo taki trening może być efektywny, gdyby przyszło wam potrenować jeszcze w ten sposób miesiąc, dwa, trzy? I czy to jest no, najwłaściwsza forma rozwiązywania problemów tych epidemiologicznych, jeżeli chodzi o sporty drużynowe? Takie dzielenie na szóstki, takie osadzanie w ośrodkach treningowych wtedy, jak z twojej perspektywy to wygląda, czy też zamiast jechać z kadrą na przykład do Spały, czy wolałbyś, by to było realizowane, nie wiem, w ścisłej określonej grupie, ale jednak w Bełchatowie, w czymś, co jest bardziej dla was swoiste, dla ciebie, krótko mówiąc, w warunkach domowych trochę? Ja się wypowiedziałem już na ten temat wcześniej. Przede wszystkim w tym momencie najważniejsze jest zdrowie. I tu chyba myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Jeżeli chodzi o sport i powracanie do sportu i powracanie do treningów drużynowych, myślę, że trenowanie w sześciu i tam są określone, w tym momencie mamy określone warunki, że mamy trenować po sześciu, wracać z powrotem do pokoju, każdy ma mieć, gdzieś tam chodziły słuchy, że każdy ma mieszkać w jedynce, w pokojach jednoosobowych. Ja myślę, że takie trenowanie dużo pożytku może nie przynieść dla drużyny, ale jednak gdzieś tam po tej dłuższej przerwie, bo ta przerwa jednak już trwa trochę i ona będzie trwała jeszcze miesiąc, bo zaczniemy dopiero 1 czerwca. Takie są plany. Na pewno trochę zostaniemy odkurzeni i będziemy mogli mieć kontakt z piłką, więc to jest dobre. Aczkolwiek tak jak powiedział Michał Kubiak, ja się z nim zgadzam w 100%,
W przeciągu 15 miesięcy jeszcze można zbudować formę, stracić formę i jeszcze raz ją zbudować. My cały czas czekamy na decyzję, czy Liga Narodów się odbędzie, czy jednak zostanie odwołana. Chodzą słuchy, że na 99% decyzja już zapadła i ta Liga Narodów będzie odwołana i nie będzie jakichś oficjalnych meczów, spotkań w tym roku reprezentacji Polski. Ale mimo wszystko no tutaj trener Vital Heinen powiedział nam, że on by chciał z nami się spotkać. Ja go w 100% rozumiem, bo miło by było się spotkać i trochę jednak potrenować. Nawet jeżeli to by była zabawa, nawet jeżeli to nie byłoby aż tak bardzo na serio, no to myślę, że przyjemnie by było się zobaczyć i potrenować. Tylko mam nadzieję, że jeszcze przez ten miesiąc gdzieś tam te reguły zostaną zmienione i może będziemy mogli trenować w trochę większym gronie, bo jednak potrzebujemy tych zawodników, żeby ten trening był pełnowartościowy. Też mam taką nadzieję i myślę, że wszystkie sporty na to czekają. W drużynach zespołowych łatwo jest wydzielić tę drużynę i wiedzieć, kto kiedy wchodzi. W lekkiej atletyce mamy ten kłopot, że 6 osób może wejść na stadion w tym momencie, ale też trzeba sobie z tym poradzić. Jesteś specjalistą, jesteś królem social mediów. Jak w tym momencie ci twoi fani, których sobie tutaj wynotowałem troszeczkę, 154 tysiące na Instagramie, ci, którzy śledzą ciebie jako siatkarza i dziennikarza, czy też ci, którzy śledzą cię na Facebooku, 126 tysięcy, 12 tysięcy konto twitterowe, jak oni ci pomagają w tej izolacji, a być może przeszkadzają trochę w tej potrzebie koncentracji na sporcie, który jest osią twojego życia? Nie, broń Boże, oni mi naprawdę pomagają przetrwać ten trudny czas i dzięki nim też nie ma nudy. No tutaj wiele moich kont zostało wymienionych i bardzo mi miło i bardzo dziękuję za sprawdzenie i przygotowanie się do tego. No to też jest mój sposób na nudę i jako sportowiec też staram się rozwijać w innych płaszczyznach. Chociażby no, dziennikarzem to myślę, że za duże słowo i za dużo bawię się troszeczkę, powiedzmy. Lubię rozmawiać z ludźmi, lubię ich słuchać, lubię słuchać ich historii i mam okazję, teraz po prostu mam dużo czasu, zapraszam ludzi, których znam, których szanuję i gdzieś tam z nimi na Instagramie rozmawiam. Ostatnio miałem okazję też włos podcast, jeżeli mogę tutaj zachęcić. Pierwsza rozmowa z Bartkiem Kurkiem, wspominamy też dużo historii. Myślę, że warto przesłuchać, bo Bartek naprawdę... Mamy nadzieję, Karol, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale mamy chyba fragment tego twojego, tej twojej rozmowy z Bartkiem. Zaraz zobaczymy, jeżeli Daniel Fabrykiewicz nam znajdzie ten materiał i puści, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. O, tak to wygląda. Ja, bo ja nie mam takie mieszkanie, Częstochowa, o Jezus, kurwa, Jarosz, Gołębie. Ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo się Jarski na mnie obrazi jeszcze. Nie. Tam winy było po połowie. No więc... Winy było po połowie, nie będziemy wobec tego zdradzać dalszej części tej rozmowy, bo pewnie kto chce może obejrzeć i wysłuchać, prawda, Karolu? Tak, zapraszam u siebie na profil, jest 5-minutowa historia o gołębiach. Ja tę historię słyszałem już 5 czy 6 razy i za każdym razem płaczę, jak Bartek to opowiada. Więc zapraszamy do tak jak mówiłem, cała reszta w podcaście. Zapraszamy do obejrzenia, posłuchania, a teraz do Kacpra się przenosimy, bo pewnie już widzowie zgłaszają chęć pogadania z tobą, Karol. Proszę bardzo. Karol. Tak jest, ta chęć jak najbardziej została zgłoszona od razu. Pytanie rozgrzewkowe, ale myślę, że bardzo trudne jak na rozgrzewkę. Dominik pyta, ile obejrzałeś odcinków serialu Wojna Domowa? Wow, na pewno jakieś obejrzałem, ale nie strzelam, nie będę tutaj liczby wymieniał, na pewno coś obejrzałem, ale ile, nie wiem, nie za pytanie. Dobra, to jeszcze jedno z serii trudnych na rozgrzewkę, ale już bardziej siatkarskie od Klaudii. Jak nauczyć się zagrywki, kiedy nie trenuje się siatkówki? No, moim zdaniem jest to niemożliwe. Niestety, siatkówka wymaga powtórzeń i wymaga powtórzeń w takich naprawdę realnych warunkach gry i współzawodnictwa z siatką na odpowiedniej wysokości. Na sucho może być naprawdę bardzo ciężko. I też jest niebezpieczeństwo, że coś zbijemy w domu, także może lepiej nie próbować.
Okej, okay. Pytanie od Edwina o twój najbardziej szalony mecz w reprezentacji. Czy było coś takiego, co zapamiętałeś do końca życia? Jest kilka takich meczów, aż mam ciarki. To jest fajne pytanie, dobre pytanie. No na pewno mecz z Niemcami w półfinale Mistrzostw Świata. Tam miałem w czterech setach, 7 bloków. Środkowych rozlicza się z blokowania, więc to był naprawdę dobry wynik. W ogóle ten turniej był dobry w moim wykonaniu, ale też ostatnie mecze w ostatnim sezonie reprezentacyjnym. Przypominają mi się mecze z Brazylią. Chyba taki mecz z Brazylią na Pucharze Świata. Naprawdę wszystko wychodziło. Czasem są takie mecze i po prostu człowiek jest niesiony tym flow, nazwijmy to tak. To a propos i Brazylii, i Mistrzostw Świata, bo te dwa tematy trochę się łączą w pytaniu od Kachy. Czy po bloku w meczu z Brazylią w 2014 roku, w tym meczu grupowym, byłeś pewien, że zostaniecie mistrzami świata, czy pojawiły się jednak czarne myśli, że może nie? To jest w ogóle dobra historia, bo zanim trafiliśmy do grupy z Brazylią i Rosją, pokonaliśmy Francuzów i wróciliśmy do szatni. I w tym momencie oczywiście pełna radość, wszyscy się cieszą. I nagle ktoś mówi, że wpadamy do grupy z Brazylią i Rosją. I my tak, nie, no przecież to są żarty. Naprawdę, powiedzcie, jaką mamy grupę, bo chodziły słuchy, że jak awansujemy do kolejnej grupy, to będzie troszeczkę łatwiej. Nie, naprawdę, Rosja i Brazylia. I my tak, o nie, oczywiście niecenzuralne słowa poleciały. I jak wygraliśmy z Brazylią, to ja szczerze mówiąc bardzo mocno następnego dnia trzymałem kciuki za to, żeby Rosja wygrała z Brazylią i to by oznaczało, że my już jesteśmy dalej, że jesteśmy w półfinale. Niestety oczywiście, jak liczę na kogoś, żeby ktoś zrobił robotę za nas, to zawsze jest odwrotnie. I niestety musieliśmy powalczyć jeszcze z Rosją, wygraliśmy dwa sety i to nam wystarczyło, żeby... A potem cały mecz oczywiście, żeby awansować do półfinałów Mistrzostw Świata. Czułem, że będzie dobrze. Tak już konkretnie odpowiadając na to pytanie, po takim jednym bloku na Lukasie w tiebreaku, pamiętam, kojarzę, czuję, że będzie dobrze. Ale jeszcze bardziej poczułem, jak Mateusz Mika trafił Lucarelliego w głowę, a piłka wychodziła na aut. Po prostu stał, dostał atakiem w głowę i mówię, nie, to już nie może być źle. To ja trochę rozwinę ten wątek, bo ja byłem na tym losowaniu w Atlas Arenie, wtedy w małej salce konferencyjnej. Hubert losował. Hubert Tomaszewski, oczywiście. I on miał taki strach w oczach wypisany, jak wyciągał te kulki i wszyscy, zresztą to nie tylko u was było ojej niecenzuralne, ale w tej salce na tym losowaniu wtedy też było ojej niecenzuralne. Nikt mu nie powiedział, że musi wyciągać te ciepłe, on wyciągał zimne kulki. Dobra, Karol, to jeszcze jedno pytanie w tej serii od widzów, od osoby oznaczonej nickiem Vanilia. Gdybyś miał wymienić trzech najlepszych środkowych na świecie, to jakie to by były nazwiska? Sreczko Lisinac, mój bardzo dobry kolega, przyjaciel, Simon, Kubańczyk i myślę, że Muserskiego zamienię na Maxwella Holta ze Stanów Zjednoczonych. To jest moja taka trójka topowa. Dziękuję. Chociaż, bardzo. Jak mogę jeszcze wrzucić jednego, ta koszulka zobowiązuje. Piotrek Nowakowski, jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w Polsce. Także Piotrka też bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za tę rundę pytań od widzów. Powracamy do dalszej części rozmowy. Chciałem porozmawiać o samej grze, o siatkówce. Ja byłem koszykarzem. Trochę różne nasze gry. Przede wszystkim w koszykówce jest kontakt bezpośredni z przeciwnikiem. Poza tym są 24 sekundy. Kiedyś nawet jak grałem były 30 sekund, jest wiele podań, zasłon, zmian pozycji, trochę to trwa. Wprawdzie dzisiaj w NBA grają coraz szybciej, w 5 sekund kończą akcję, ale generalnie można grać dłużej. Siatkówka ma 3 odbiciach. Przeciwnik serwuje, odebranie, wystawienie, zbicie. Mało czasu na to, żeby pomyśleć, co zrobić. Jak wy się w tym wszystkim orientujecie? Ja rozumiem, że najpierw trzeba odebrać zagranie przeciwnika, co jest bardzo istotne. Ogromną rolę, wydaje mi się, odgrywa rozgrywka.
playmaker, facet, który musi mieć oczy dookoła głowy, który musi wszystko widzieć, wystawiać czasami te piłki wam w nieprawdopodobny sposób. Jak to jest zorganizowane? Na przykład koszyków ataki, nie wiem, jedynka, dwójka, trójka gramy sobie, prawda, w zależności od tego, co chcemy. Jakby to w siatkówce, w te trzy podania, trzy sekundy trwającą akcję, wiecie, gdzie kto ma dostać piłkę, ten rozgrywający, skąd wie, komu podawać. Jak to w ogóle zorganizować? Przede wszystkim akcje są umówione dużo wcześniej. Każdy wie, gdzie ta piłka mniej więcej będzie lecieć, tak? Będzie przecinać powietrze. Ale nawet najlepszy, nawet największy magik na świecie, rozgrywający, jak nie będzie miał piłki dostarczonej gdzieś w okolice, powiedzmy, trzeciego metra, czyli tej linii na boisku, nie poradzi sobie, nie zgubi bloku. No, ta siatkówka się dosyć mocno rozwinęła. Piłki pomogły w tym, by była jeszcze szybsza, jeszcze bardziej dynamiczna, więc naprawdę, tak jak tu wcześniej zostało powiedziane, i to jest prawda, na początku przyjęcie, a później, jeżeli ma się takiego rozgrywającego magika, no to ja mam przerąbane jako środkowy w bloku, ja też muszę grać po prostu jakimiś opcjami, odpuszczać jedno skrzydło, odpuszczać jedną opcję i skupiać się na trzech, a nie czterech, bo w siatkówce praktycznie te najlepsze drużyny mają cztery opcje w ataku, i to trwa ułamki sekund, więc jeżeli wcześniej nie zareaguję, jeżeli czegoś nie wymyślę, jeżeli czegoś nie ustalę ze swoimi skrajnymi kolegami, nie chcę brzydko mówić, ale mogę sobie nie poradzić. Czyli twoja pozycja w drużynie jest w zasadzie pozycją obrońcy, prawda? Ty częściej zdobywasz punkty blokiem niż sam atakując. To zależy. Są różni środkowi o różnych charakterystykach. Są środkowi, którzy bardzo dużo atakują. Są środkowi, którzy atakują 2-3 razy, 4 razy w meczu, ale na nich się opiera gdzieś ta gra właśnie defensywna, to dotknięcie piłki, zwolnienie piłki, żeby obrońcy mieli trochę łatwiej. Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć swoją jakąś mocną stronę, to ciężko powiedzieć. Ja jestem takim bardziej zbalansowanym środkowym. Nie mam jakiejś takiej przeważającej, dominującej, myślę, charakterystyki. Tutaj bardziej by trzeba było zapytać ludzi, którzy gdzieś tam mnie oglądają. Ciężko samego siebie trochę ocenić. Jeszcze jedno pytanie, no, związane tak ściśle z grą. W koszykówce bliskiej mi wydaje mi się, że tablica na wysokości, obręcz na wysokości 3-5 jest za niska, bo faceci z głowami teraz ponad obręcz, więc to trochę bez sensu. Odnoszę wrażenie, że siatka też jest powieszona za nisko, bo wy pachami jesteście ponad siatką. Czy nie uważasz, że powinna być może trochę być podniesiona, żeby było trudniej? I drugie z tym związane pytanie o challenge i o to, czy ty jako środkowy blok czasami nie czujesz tego, że na przykład dotknąłeś piłki albo i nie dotknąłeś i challenge jest, i czy ty wiesz, że na pewno dotknąłeś, czy to jest, mnie zastanawia, czy ludzie to czują, czy nie? Zaczynając na odpowiedź na pierwsze pytanie, mam nadzieję, że siatka nie zostanie podniesiona, bo ja nie wtedy nie mógł, nie przebiłbym się, miałbym dużo trudniej. Bo ja ze swoimi skromnymi, tu powtarzam, skromnymi 2 metrami wzrostu, mogę mieć ciężko, jeżeli ta siatka zostanie podniesiona troszeczkę wyżej, bo są goście, którzy mają po 2,15 i grają na mojej pozycji przeciwko mnie, więc liczę na to, że zostanie tam, gdzie jest i jakoś ja sobie poradzę. A jeżeli chodzi o challenge, to czasami tak jest, że człowiek nie czuje i nie jest pewien, czy dotknął, czy nie, a przeciwnik challenge'uje. No i jednak jest, jeżeli chodzi o blok, no to są dwie rzeczy. Jedno, czy dotknęliśmy piłki palcami i jest gdzieś tam po bloku, a drugie, czy ja gdzieś tam przypadkiem nie zahaczyłem siatki. I są takie momenty, że człowiek czuje, że po prostu nie dotknął i nie jest do końca pewien. Ale ta adrenalina jest tak wysoka, akcja trwa na przykład bardzo długo, sprawdzają gdzieś tam poszczególne akcje, ale są takie momenty, że człowiek poczuł wiaterek, ale tak bardzo minimalnie i mówi, nie ma szans, żeby to zobaczyli. Chociaż i tak ten challenge już bardzo dużo weryfikuje. Dziękuję bardzo, Robert. Teraz twoja kolej. No ty, Marku, przepytałeś dokładnie tutaj z atutów taktycznych i tudzież motorycznych Karola. Karol, poza tym, że jest środkowym, jest znany z tego, że ma też pewne specjalne cechy,
które no, nie, niektórzy traktują go jako wesołka, rozśmieczacza, człowieka, który wprowadza specjalną atmosferę, na ile Karol z tym się zgadza i na ile to ma znaczenie i przekłada się na to, co się dzieje potem na boisku, bo taką masz renomę. Dziękuję, bardzo mocno na nią pracowałem. Ja bardziej siebie nazywam, nie wiem jak to nazwać, żeby to też brzydko nie zabrzmiało, trochę tak Karola klauna, czasem rola takiego pajaca, nazwijmy to. Nie jestem jajcarzem od razu, bo to są dwie różne rzeczy i raczej nie robię żartów kolegom. Może czasami gdzieś tam się zdarza, ale Michał Winiarski był najlepszym jajcarzem i on potrafił wkręcać i robić żarty swoim kolegom. Ja raczej staram się ze wszystkimi żyć dobrze i raczej życie odbierać i grę zawsze pozytywnie i zawsze patrzeć do przodu. Dziękuję, że zostało to zauważone, tak jak wcześniej wspomniałem. Długo na tą renomę pracowałem. Wiesz co, no to może mieć duże znaczenie teraz po tych czasach kwarantanny, takiego zdołowania każdego i w różnym stanie psychicznym będą twoi koledzy, cały zespół podchodził do kolejnych wyzwań, także myślę, że te cechy będą równie ważne jak twoje ponad 2 metry i zdolności zawodnicze. Z całą pewnością. Ja czytałem o takim zdarzeniu, które zrobiłeś kierownikowi zespołu, Sławkowi, z paszportami. Nie wiem, czy zechcesz je przywołać, jakim dreszczowcem potrafisz być. Mogę opowiedzieć. No to powiem, może nie wszyscy je znają, a mnie się to bardzo spodobało, bo nie ukrywam, że też tutaj odnajduję troszeczkę ducha takiego swojego, bo lubiłem wkręcać różnych ludzi i nie zawsze się udawało na czas odkręcić, a tutaj opowiadaj zresztą. Zostałem poproszony właśnie o wybranie najlepszej wkrętki. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja raczej staram się do życia podchodzić pozytywnie i widzę więcej pozytywnych rzeczy niż negatywnych i mniej wkręcam, aczkolwiek najlepszą wkrętką, jaką zrobiłem, to rzeczywiście Sebastian Gaszek, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, był naszym kierownikiem w PGS Krzebełchatów. Sezon był w pełni, graliśmy w Lidze Mistrzów, mieliśmy wyjazdy praktycznie co tydzień, co 2 tygodnie gdzieś do europejskich zespołów i umówiliśmy się z chłopakami, że jak Sebastian przyjdzie do nas zapytać o paszporty, bo on jako kierownik zawsze zbierał paszporty, żeby one nigdzie nie zginęły, powiemy mu, że już zabierał od nas. Więc Sebastian przyszedł do nas gdzieś tam po treningu, do mnie i mówi, pyta się, Karol, jak tam, masz już paszport? Mógłbyś mi oddać? Ja mówię, Sebastian, ale kurczę, ty już zbierałeś paszporty od nas. Nie, no co ty, przestań, nie wkręcaj mnie. Ja mówię, no Sebastian, zapytaj innych, nie? Ja ci oddałem swój. Okej, okay. Poszedł do innych. Obcokrajowcy oczywiście też już byli zapoznani z całą sytuacją. Poszedł do Argentyńczyków. Oni odpowiedzieli mu to samo, więc Sebastian blady. Później poszedł do kolejnych chłopaków. Obszedł cały zespół. Wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że paszporty Sebastian wcześniej zbierał i widocznie musiały gdzieś zaginąć. Więc Sebastian blady, oczywiście ciśnienie się podniosło. Później nam opowiadał, że też wylądował, nie, przepraszam Sebastian, ale wylądował w szpitalu. Gdzieś tam badał ciśnienie i badał, czy wszystko okej z nim, tam u naszego doktora klubowego. Ale staram się być dobrym chłopakiem i jak przyszedł wieczór już, to po prostu zadzwoniłem do niego i powiedziałem, Sebastian, to był tylko niewinny żart, my mamy te paszporty i możesz spać spokojnie, tak? Bo myślę, że tej nocy na pewno by nie usnął, miał już w głowie to, że kurczę, no zgubiłem 14 paszportów, a za tydzień mamy wyjazd do kolejnego zespołu europejskiego i nie ma szans wyrobić paszportów w tak krótkim czasie, szczególnie gdy grają u ciebie w twoim klubie obcokrajowcy, więc... Więc no, były takie żarty, zdarzały się. To jest jeden mój chleb. Ja ci przy okazji do wkrętki, kiedy będzie się do Tokio wybierał, wiesz? Jak kierownik reprezentacji będzie się wybierał. Życzę, żebyś mógł to powtórzyć jeszcze, wiesz? No, akurat w naszym środowisku siatkarskim wszyscy są bardzo czujni, tak bym to nazwał. Okej. Wiesz co, zastanawiam się jeszcze, na tym, już idąc troszeczkę historycznie, bo sam wywołałeś tutaj Sydney gdzieś, wyliczyłem sobie, że miałeś w tym czasie, jeżeli dobrze liczę, 11 lat.
11 lat. 11 lat, pamiętam, dwa medale. I nie chodzi mi o mnie. Tylko zastanawiam się, co jako 11-latek. Tak, ja miałem 11 lat. Tak, co jako 11-latek, późniejszy reprezentant Polski, medalista, jak siebie widziałeś wtedy jako przyszłego sportowca? Czy miałeś jakieś wtedy wzorce, już siatkarskie, czy coś wielkiego wtedy na tym etapie, ponieważ przed momentem tutaj powiem na antenie, ale dwóch chłopaków, jeden 9, drugi 12 lat machało ci tutaj, prawda? I zastanawiam się, co ty w ich wieku myślałeś, kiedy patrzyłeś na Igrzyska Olimpijskie? Po pierwsze, to ja czułem ogromną dumę, że Polacy zdobywają medale, bo tych medali nie było mnóstwo, tak? Na te chwile i na ten triumf Polaków ja osobiście czekałem i śledziłem każdy sport, nie tylko chód, ale też wszystkie, które się odbywały i po prostu z zapartym tchem oglądałem. Ja uwielbiałem sport od małego, więc wszystko, co było w telewizji, nie miałem kablówki, więc wszystko, co było w telewizji naziemnej, po prostu oglądałem i chłonąłem. I jako 11-latek oczywiście, że marzyłem, żeby być kiedyś na pana miejscu. I dalej marzę, tak jak mówię, o tym złotym medalu, ale do siatkówki trafiłem bardzo późno, bo w wieku 15, na przełomie 15 i 16 roku życia, więc dosyć późno zaczynałem taki zawodowy sport. To była Atena. Była jakaś inspiracja taka, która sprawiła, że trafiłeś do siatkówki poza zwykłymi bądź niezwykłymi warunkami fizycznymi, ale coś takiego, co się wydarzyło, no wiesz, w życiu młodego chłopaka, no. Jakby nie było, kawałek drogi był od 11-latka do 15-latka i coś się podziało w tym czasie. Tak, ja mieliśmy jakieś zawody sportowe i akurat graliśmy w siatkówkę i przegraliśmy mecze i strasznie pamiętam, że byłem strasznie zły i strasznie żałowałem, że nie awansowaliśmy na kolejny szczebel i gdzieś tam w Warszawie nie powalczyliśmy ze swoim gimnazjum, bo to wtedy było gimnazjum. I pamiętam, być może to zauważył, nie wiem, trzeba było zapytać, zauważył to mój nauczyciel od WF-u, Mariusz Balasz, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to w zasadzie dzięki niemu jestem siatkarzem. I on mnie zawiózł na pierwszy trening klubu sportowego Metro w Warszawie. To on mnie zaprowadził, wsadził do samochodu i powiedział, że szukają wysokich chłopaków i wie, że po prostu zżera mnie już to, że ja chcę coś robić, chcę trenować, chcę spróbować się, chcę się sprawdzać z chłopakami. I akurat wypadło na siatkówkę, akurat szukali wysokich chłopaków w siatkówce. Pojechałem tam, trafiłem na dobrych ludzi, odrobiłem zaległości, które miałem, bo w wieku 15-16 lat chłopaki już naprawdę dosyć dobrze trenowali. Pojawiłem się na pierwszym treningu, pamiętam, w spodenkach hawajskich, na ulicy Hawajskiej jest hala i tak już zostałem. Robert, dziękuję bardzo na razie. Teraz ponownie przeniesiemy się do Kacpra, poprosimy o kolejne pytania. No to trochę w tym klimacie tych początków. Ewelina pyta, czy ty sam zdecydowałeś, że będziesz grał jako środkowy, czy ktoś ci to zasugerował? Wsadzili mnie na minę. Późno zaczynałem i chyba najłatwiej było po prostu wsadzić wysokiego chłopaka, bo wyróżniałem się wzrostem, na środek i tak trenerzy mnie rzucili, niech sobie radzi. Zostałem na środku. Zresztą pytany o to, czy chciałbym grać na jakiejś innej pozycji. Być może grałbym na innej pozycji, gdybym zaczął trochę wcześniej, a po prostu zostałem wrzucony na środek i tak zostało. Nigdy nie spróbowałem innej pozycji. Gdzieś tam w jakichś szkolnych rozgrywkach, ale to się nie liczy. Jest kilka pytań o twoją zagrywkę. Kasia pyta, czy możemy spodziewać się zagrywki z wyskoku. Jest też pytanie o to, jaką prędkość miała twoja najszybsza zagrywka. To jest dobra historia. Ja zagrywałem flota do tej pory, dopóki nam nie zmienili piłki. Teraz piłka jest zmieniona i ten flot nie jest już taki efektywny, więc staram się troszeczkę zmieniać, tą piłkę rotować, jednak zagrywać z trochę większą prędkością, żeby przeciwnicy nie mieli takiej łatwości w przyjęciu tej zagrywki. Ja pamiętam taki mecz w Częstochowie, jest chyba nawet, była transmisja telewizyjna, więc można go gdzieś odkopać. I próbowałem zagrywki z wyskoku, był taki moment, że próbowałem zagrywkę z wyskoku, ale poszedłem ile miałem po prostu, ile Bozia dała, ile fabryka dała. Zobaczyłem, bo akurat u nas są pomiary prędkości, zobaczyłem na zegar, że ta zagrywka poleciała 90 kilka na godzinę, jak chłopaki walą po 130 i powiedziałem, Karol, nie tędy droga.
Pytanie od Magdy, która jak wnioskuję jest początkującą zawodniczką. Czy gdy byłeś młody, miałeś kryzysy, chwile zwątpienia, jak sobie z nimi radziłeś? Były chwile zwątpienia i były kryzysy, szczególnie na początku, gdzie widziałem, że chłopaki po prostu przykrywają mnie czapką i ich umiejętności są dużo większe niż moje. Ale w tym wieku, jak zaczynałem później, człowiek też robi, jeżeli wytrzymasz, to robisz dużo większe postępy i jesteś w stanie w krótszym czasie osiągnąć dużo więcej. Jak ja pamiętam, jak zaczynałem i później jak kończył się sezon i graliśmy w Mistrzostwach Polski, bo akurat trafiliśmy i tam byliśmy na czwartym miejscu w Mistrzostwach Polski kadetów, to ta przepaść między początkiem a końcem była ogromna. Po prostu jakbym nauczył się grać. Takie miałem uczucie. Więc to uczucie mi towarzyszyło od samego wieku juniora, poprzez gdzieś tam później rozgrywki seniorskie, gdzie spadłem z ligi. Słyszałem, że żeby być prawdziwym siatkarzem, trzeba wygrać Mistrzostwo Polski, ale też trzeba spaść z ligi, więc ja tego doświadczyłem w drugim swoim sezonie seniorskim. No i to były takie momenty, że człowiek sobie myśli, kurczę, co ja tu robię, czy rzeczywiście zasługuję na to? Później zgarnął mnie mój klub macierzysty PGS Krabbełchatów, bo byłem tylko na wypożyczeniu w Warszawie dwa sezony. I nagle ten klub wygrywa każdy mecz, każdy następny. Ja nie zdążę dobiec do kółka po meczu, bo oni przestają się cieszyć. Ja mówię, jak to, spadałem z ligi w tamtym sezonie, a wy się nawet nie cieszycie, jak wygrywacie. I to tak szybko 3-0. Więc tych uczuć jest bardzo dużo, ale najważniejsze moim zdaniem to cierpliwość i ciężka praca przede wszystkim, bo tylko tak człowiek jest w stanie coś osiągnąć. Bo ja grałem bardzo dużo meczów finałowych, grałem w bardzo dużo meczów ważnych, i jeżeli miałbym powiedzieć, to więcej ich przegrałem niż wygrałem, a ludzie pamiętają tylko te lepsze. Tak? Dobra, to jeszcze dwa pytania luźniejsze. Od Beaty, jak to robisz, że twoja fryzura na boisku jest zawsze idealna? Dziękuję bardzo. Po pierwsze, ja mam swojego... Cristiano Ronaldo. Nie mam fryzjera, który układa w przerwie. Ale mam swojego barbera, Karola, który też jest moim imiennikiem. Poznałem go i dosyć dobrze się przyjaźnimy. Więc raz na jakiś czas, raz na miesiąc odwiedzam Karola. Teraz to się nazywa barber, nie fryzjer. Więc barbera, który też podcina trochę brodę. Troszeczkę zmieniłem fryzurę, bo zapuszczałem górę. A tak to co? Dużo lakieru. I tyle. I wychodzimy na mecz. Mogę polecić, bardzo mocny lakier. Nic tego nie pokona. To jeszcze Daniel pyta, skąd twoja ksywa Wąski? Wow, to chyba czasy jeszcze w gimnazjum, podstawówki. Ja przychodząc, może powiem inaczej, jak ja wyglądałem wtedy. Teraz nie jestem jakiś, nie wiadomo jakiej muskulatury i postury, ale jak zaczynałem grać w siatkówkę, w wieku 15 lat myślę, że miałem około 1,93-1,94 i ważyłem 67 kilo. Więc możecie sobie wyobrazić. Jak dobry skoczek narciarski. Tylko u mnie śniegu brakowało w Warszawie, więc dlatego nie zostałem może. Dobra, to wobec tego chciałbym, żebyśmy, Karolu, wrócili do największego twojego sukcesu w karierze, chyba bez wątpienia tak można powiedzieć. Rok 2014, Mistrzostwa Świata, zdobywacie tytuł najlepszej drużyny na świecie. Jakie to było przeżycie, jakie to było doznanie? Niesamowite. Za każdym razem, jak wspominam, to ciarki gdzieś tam przechodzą. Chyba tym bardziej to było niesamowite, że tyle lat czekaliśmy, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Tyle lat Polska czekała, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. I zdobyliśmy to na własnym podwórku, w domu, w Polsce, przy takiej publiczności. Ja to zapamiętam do końca życia. Tutaj możecie Państwo zobaczyć mecz otwarcia na Stadionie Narodowym. 65 tysięcy kibiców. Myślę, że jakby stadion miał pojemność 100-120 tysięcy, to też by się zapełnił, więc no niesamowite uczucie, fantastyczny zespół, połączenie wtedy młodości, bo ja miałem 20-25 lat młodości i doświadczenia, i to podziałało.
No rzeczywiście, kibiców macie fenomenalnych, bo to przed chwilą tutaj padło słowa o skoczkach, w Zakopanem też mają wspaniałą atmosferę, ale rzeczywiście na meczach siatkówki atmosfera jest niesamowita. To chyba bardzo pomaga, prawda? Zdecydowanie. No tutaj kibice i to zawsze, odkąd pamiętam, starsi siatkarze, my, młodsi siatkarze teraz, wszyscy powtarzają jednym głosem, że bardzo często kibic jest tym ósmym zawodnikiem, powiedzmy, tak, bo jest nas tam sześciu, siódmy jest libero, więc ci kibice są bardzo często ósmym zawodnikiem i pomagają, gdy idzie, nakręcają jeszcze bardziej, żeby szło jeszcze lepiej, ale też pomagają, kiedy nie idzie i kiedy potrzebujemy ich pomocy. Ja myślę, że idealnym przykładem jest ten mecz na Stadionie Narodowym z Serbami, po prostu Serbowie, jak z nimi później rozmawiałem, bo też kilku to są bardzo moi dobrzy, bardzo dobrzy koledzy, rozmawiałem, no to oni powiedzieli, że oni nie dojechali na ten mecz, bo oni patrzyli po prostu po kibicach, co tu się wyprawia i wiedzieli, że nigdy, być może nigdy w przyszłości nie będą mieli okazji zagrać w takiej atmosferze przy takim stadionie i po prostu przeszli obok tego meczu, więc ci kibice naprawdę pomagają. To był piękny sukces Mistrzostwo Świata, jak powiedziałeś, marzeniem jest Mistrzostwo Olimpijskie. Wiadomo, że reprezentacja Polski ma awans na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli uda ci się wywalczyć miejsce w reprezentacji, to pojedziesz do Tokio, czego z całego serca ci życzę. Wydaje się, że wyjście z grupy nie powinno być dla reprezentacji Polski problemem, no bo mamy mocną drużynę i powinniśmy sobie dać radę. Faza pucharowa, gdzie jak wiadomo trzeba wygrać mecz, żeby grać dalej. Jak sądzisz, znając doskonale układ światowej siatkówki, znając sytuację polskiej siatkówki, czy jest realna szansa na to, żebyś podobnie jak Robert mógł się cieszyć ze złotego medalu olimpijskiego, jeżeli będziesz w reprezentacji Polski? Ja się uśmiecham, bo wierzę w to bardzo mocno, że trudniej będzie tam polecieć, niż zdobyć medal. Chciałbym w to wierzyć. I to nie mówię, nie odgrażam się, że złoto, że srebro, że brąz. Po prostu medal, bo dla mnie każdy medal Igrzysk Olimpijskich to by było coś niesamowitego i myślę, że fantastyczne, być może już zakończenie swojej przygody reprezentacyjnej. Wbrew pozorom w siatkówce jest tak, że trudniej jest wygrać Mistrzostwo Świata, a my dwa razy już wygraliśmy Mistrzostwo Świata w przeciągu 8 lat. A trochę łatwiej jest na Igrzyskach Olimpijskich, bo tak jak tutaj zostało wspomniane, te grupy są trochę łatwiejsze. Brakuje mocnych zespołów, które nie, na przykład z Europy nie wywalczyły awansu, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale jednak to są Igrzyska Olimpijskie i ta presja jest ogromna i jeden, dwa mecze takie bardzo mocne trzeba wygrać, żeby cieszyć się z medalu Igrzysk Olimpijskich. No cóż, tak to jest, żeby w sporcie osiągać sukcesy, trzeba wygrywać, także z najlepszymi. Robert, pytanie od ciebie. Dobrze, to ja z tego wątku olimpijskiego na moment zejdę jeszcze. Myślę, że tutaj, chociaż mimo wszystko, wiemy, że chciałbyś zagrać w reprezentacji olimpijskiej i walczyć o medal. Czy są inne sportowe marzenia takie, które jeszcze chciałbyś realizować? O czym marzy mi świata i medalista olimpijski w Tokio? Myślę, że chciałbym wygrać Ligę Mistrzów z PGF Skrą Bełchatów. Chciałbym, żebyśmy zbudowali taką drużynę, żebym mógł wywalczyć właśnie Ligę Mistrzów, być tym najlepszym zespołem w Europie klubowym. I to jest też jakieś moje marzenie. Był taki rok, gdzie naprawdę było blisko i walczyliśmy w półfinale. Ustąpiliśmy wtedy Asekoresowi Rzeszów z moimi też dobrymi kolegami. To oni walczyli w finale, niestety przegrali w finale. Więc myślę, że to jest jeszcze takie marzenie. A jeszcze kilka mistrzostw Polski też bym chciał założyć na szyję. Byłoby to bardzo miłe na pewno. I spełnienie też moich marzeń. Z całą pewnością każde kolejne mistrzostwo cieszy, a powiedz nam teraz, ponieważ ja jeszcze wrócę do tego wątku dziennikarskiego. Wspominaliśmy tu dzisiaj o wywiadzie z Bartoszem Kurtkiem, rozmawiałeś też z Pawłem Fajtkiem. Czy są jeszcze tacy sportowcy, a może nie tylko sportowcy, może nie tylko w tym kierunku chcesz iść, których masz w tej chwili na celowniku, albo co do których, mówiąc o marzeniach tutaj, masz marzenia, by z nimi porozmawiać i zrobić coś fajnego, coś wartościowego?
Szybko odpowiem na to pytanie, bo dzisiaj oglądałem live z Krzysztofem Hołowczycem. Z Krzysztofem Hołowczycem mieliśmy okazję się poznać dzięki siatkówce. On jest kibicem siatkówki i miał okazję przyjechać na mecz w Olsztynie. Odwiedzał mnie też gdzieś tam w reprezentacji, jak graliśmy w Łodzi, przyjeżdżał do Bełchatowa. No i to jest taki gość, który widać, że po prostu w jego żyłach płynie paliwo i on nie zwalnia nawet na moment. Dzisiaj jak się oglądało, z całym szacunkiem, w jego wieku ja biorę w ciemno. Ja bym chciał mieć taki zapał, taką pasję w oczach, móc tak ładnie opowiadać o swojej pasji, którą jest motoryzacja cały czas i rajdy i Dakar pewnie też, bo o tym mówi, że to jest jego największe marzenie, żeby wygrać Dakar i on jeszcze nie odpuści. Więc myślę, że Krzysztof Hołowczyc to by była taka osoba, z którą bardzo chciałbym porozmawiać, bo wiem, że ma mnóstwo anegdot, a ja uwielbiam anegdoty, uwielbiam historię. Miał okazję mi kilka powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy to powtórzyli, ale przed kamerami. No, brawo, życzymy ci za to spotkania z Krzysztofem i wieloma innymi znakomitymi jest na pewno, jest na pewno mnóstwo innych sportowców, aczkolwiek ja na razie odzywam się do takich, których znam i wiem, że jakoś to pociągniemy i są jakieś historie, które nas łączą. Więc mam nadzieję, że poznam wielu wspaniałych jeszcze sportowców, być może na igrzyskach, bo Pawła Fajtka na przykład poznałem na igrzyskach i dzięki temu miałem okazję z nim teraz porozmawiać i gdzieś tam do siebie cały czas też piszemy i utrzymujemy kontakt. Więc mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane poznać Karolu, wielu fantastycznych sportowców. Polecam ci, Karolu, rozmowę z Robertem Korzeniowskim. Mam mnóstwo anegdot do opowiedzenia i wiele ciekawych historii. Poznaliście się, dziękuję. Łatwiej do niego dotrzeć. A teraz jeszcze na dwie minutki do Kacpra się przenosimy, bo cudownie nam się gawędzi, ale już trzy kwadranse minęły i za chwilę będziemy musieli kończyć. Jeszcze dajmy szansę naszym widzom. W kontekście Roberta też trzeba podkreślić, że jemu wystarczy zadać jedno pytanie i jest naprawdę, nie trzeba się martwić Life. Później o to, że wątek gdzieś zginie. To też polecam. Takich rozmówców lubię. Bardzo. Karol, pytanie trochę o twoją przyszłość. Czy ty się widzisz jako na przykład trener po zakończeniu kariery siatkarskiej? O to pyta Stanisław. Szczerze mówiąc, do tej pory zawsze mówiłem i broniłem się, jak tylko mogłem, że nie. Ponieważ trener ma takie samo życie jak siatkarz, tylko jeszcze gorsze, bo też spędza tyle samo czasu na hali, tyle samo czasu na wyjazdach. Rodzina ma tak samo źle. Ale on jeszcze, my sobie na przykład jako siatkarze, jako sportowcy, trenujemy 2 godzinki, 4 godzinki, a potem idziesz, leżysz, odpoczywasz, robisz wszystko, czego zapragniesz, tak powiedzmy. No ale trener jednak wykonuje tą ogromną pracę też poza halą i cały czas myśli o tym, jak ulepszyć swój zespół, jaką taktykę obrać, jak przygotować się do kolejnego zespołu, do kolejnego przeciwnika. Więc ta praca naprawdę jest niewdzięczna, a bardzo szybko można stracić tą pracę. Więc ja gdzieś tam na razie uważam, że to nie jest droga dla mnie, ale chciałbym mieć wpływ na polską siatkówkę, na rozwój polskiej siatkówki, bo uważam, że mamy gdzieś tam takie miejsca, w których możemy być lepsi i dzięki temu ta siatkówka naprawdę może stać się naszym, może nie sportem numerem jeden w Polsce, bo bardzo ciężko będzie zdetronizować piłkę. Ja myślę, że to raczej nigdy się nie wydarzy. Każdy gra w piłkę na świecie. Ale takim mocnym numerem 2 w Polsce, może jakimś takim z zapędami trochę pod NBA, no są takie miejsca, w których myślę, że możemy powalczyć i możemy podziałać. I mam gdzieś tam jakiś pomysł w głowie na to też. Karol, to na koniec, bo tutaj jeden z widzów bardzo mocno się dopomina o odpowiedź na to pytanie, umożliwię mu taką okazję. Otóż Dominik dopomina się odpowiedzi na pytanie, czy odwiedziłeś kiedyś Szczecin? Odwiedziłem Szczecin. Niestety Szczecin zniknął z mapy Plus Ligi. To smutna historia, może nie będę o niej mówił, ale odwiedziłem Szczecin i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Myślę, że Szczecinowi należy się siatkówka i chciałbym, żeby ona tam kiedyś ponownie wróciła. Ja bardzo chętnie, mimo że to jest daleko, bardzo chętnie odwiedzę. To od razu pytanie od naszego wydawca z Polic i pyta, czy w Policach byłeś? W Policach nigdy nie byłem. Nie miałem okazji oglądać. Jest tam żeńska siatkówka, nigdy nie miałem okazji obejrzeć.
Nasz wydawca Paweł Kuwik pochodzi z Policji. Marcin Lewandowski, lekkoatleta, z którym pewnie będziesz chciał kiedyś porozmawiać, bo wybitny sportowiec też z Polic. Więc Police podobno Szczecin koło Polic leży, tak słyszałem. Panowie, bardzo przyjemnie nam się rozmawia. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo i bardzo ciekawie, ale czas naszego programu Okno na Sport się kończy. Wobec tego dziękuję Ci bardzo, Karolu, że zechciałeś dzisiaj być z nami. Bardzo cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo przyjemnie nam było się z Tobą spotkać. Życzymy Ci dużo zdrowia, treningu w domu, może od 1 czerwca w ośrodku przygotowań olimpijskich z kadrą. Życzymy Ci załapania się do reprezentacji olimpijskiej i medalu na Igrzyskach w Tokio. Otrzymamy kciuki za Twoje zdrowie, za powodzenie Twoje, wszystkich chłopaków, trenera, żeby... I pokażemy to wszystko w Eurosporcie. Pokażemy to wszystko w Eurosporcie bez wątpienia. Super, ja się bardzo cieszę, bo moja rodzina teraz ogląda i bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Moją żonę, moją teściową, bardzo serdecznie pozdrawiam, wiem, że oglądają. Mam nadzieję, że Igrzyska też będą mogły obejrzeć przed telewizorem w Eurosporcie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Kacper, dziękuję Robert, jeszcze raz Karolu. Dziękujemy Państwu za wspólne spotkanie. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.